na ten zbliżający się rok życzę Państwu wszystkim, aby był to czas dla nas wszystkich pomyślny, aby w naszym otoczeniu wszędzie panował pokój i spokój, abyśmy mogli w tym czasie zrealizować swoje marzenia, a także swoje zamiary. Wszystkim życzę powodzenia zarówno na linii zawodowej, jak i w życiu rodzinnym. I na noc sylwestrową wspaniałej zabawy. Z okazji zbliżającego się nowego roku 2017 składam Państwu, mieszkańcom gminy Goszyn, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, realizacji planów i zamierzeń. Realizacja planów niech będzie zarówno w Waszych gospodarstwach domowych, jak również dla nas, dla samorządów. Dla nas jest to bardzo istotne, ponieważ chcemy w tym 2017 roku zrobić modernizację stacji uzdatniania. Złożyliśmy wniosek o środki unijne, bo wartość kosztorysowa tej inwestycji to jest prawie 2,5 miliona złotych. Realizacja modernizacji stacji pozwoli nam na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej na naszej gminie. Myślę, jestem przekonany, że wspólnymi siłami dokonamy wielu innych realizacji naszych planów, aby nasze myśli, aby nasze marzenia stały się rzeczywistością. Dziękuję. Szanowni mieszkańcy, a na ten nowy nadchodzący rok życzę Wam, aby był lepszy od ubiegłego roku, żeby ten nowy rok był takim optymizmem na przyszłość, żebyśmy się wzajemnie szanowali. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, tą miłością do siebie zawsze do siebie po prostu się zwracali. I chcę powiedzieć, że życzę przede wszystkim wszystkim producentom, czy to owoców, czy to warzyw, dobrych cen i dobrych plonów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu grójeckiego, z okazji zbliżającego się nowego 2017 roku w imieniu całego kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, wszystkich policjantek i policjantów oraz pracowników policji chciałem złożyć serdecznie życzenia zdrowia, pomyślności, radości, abyście Państwo w tym roku mieli jak najwięcej okazji do nadrobienia tego, co zostało stracone w poprzednim, spełnienia marzeń i wszelkich sukcesów zawodowych i osobistych oraz bezpiecznego dla nas wszystkich 2017 roku. Dziękuję. Drodzy Państwo, z okazji nadchodzącego nowego roku życzę Państwu dużo radości, spokoju, satysfakcji z podejmowanych działań i niech ten nowy rok przyniesie dużo dobrego w naszych rodzinach, w naszych placówkach oświatowych, w naszych urzędach pracy. Wszystkiego najlepszego. Na nowy rozpoczynający się rok 2017 życzę moim mieszkańcom zdrowego, szczęśliwego, pomyślnego roku, dostatniego, upływającego w miłości, zgodzie tej ogólnej, ogólnokrajowej, jak i również zgodzie w swoich miejscach pracy, w swoich rodzinach. Wszystkiego co najlepsze. Mieszkańcom gminy Nowego Miasta nad Pilicą oraz wszystkim mieszkańcom powiatu grójeckiego składam najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku. Niech wszystkie spory, nierozwiązane problemy pozostaną w starym roku, natomiast bądźmy pełni realizacji nowych celów, rozwiązania wszystkich problemów w nowym roku. Wszystkiego najlepszego w 2017 roku życzy burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą. W związku z nadchodzącym nowym rokiem 2017 pragnę złożyć najlepsze życzenia, żeby rok 2017 był szczęśliwy, radosny, bez problemów i żeby naszym dzieciom żyło się coraz, coraz lepiej. Dziękuję. Szanowni Państwo, z okazji nadchodzącego nowego roku 2017 pragnę w imieniu własnym i radnych Rady Miejskiej w Tarczynie oraz moich pracowników Urzędu Miejskiego w Tarczynie złożyć piękne życzenia. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Państwu pomyślność i zadowolenie. Niech wzbogaci o kolejne ciekawe wydarzenia. Niech otworzy nową drogę do realizacji celów.
Niech przyniesie zadowolenie w życiu zawodowym i osobistym.